Znajdujemy się aktualnie w magazynie Paleo Style. Na tych półeczkach się znajdują rzeczy dla Was i zapakuję dla Was piękną paczuchę, poduszeczka. Może ktoś z Was otrzyma tą paczkę, także zobaczymy. Poteczkę z autografem, ręcznie podpisywanym. Każdy dostaje do każdego zamówienia, również dostaje naklejeczkę. To są dwie darmowe, fajne rzeczy. Dokładnie, taką piękną czapeczkę z moim logiem, z takim lewkiem. I w sumie w tej paczce to było na tyle. No i oczywiście pamiętajcie, że taką paczkę możecie również Wy zamówić z linku w opisie w Paleo Style. Zapraszam. Ale witam wszystkich bardzo serdecznie, nowy odcinek i dzisiaj tajemnicza postać, której jeszcze nie znamy. Wiemy tylko, że jest chłopakiem i ma różowe ręce. Nie wiem, co to za kostium czy coś, ale troszkę podejrzany. Spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje. Co się stało? Zombie się nagle zrespiły. Dawaj je. Ja nie mogę. Jeszcze te zombie. No albo noc się robi. Ja nie mogę, dobra, trzeba szybko działać. Gdzie? Nubek, on zniknął. Co? Zniknął. Nie ja widzisz? Czytam. No patrz, przed chwilą to był. Widzisz, że nie ma go normalnie. A nie, może on poszedł gdzieś tutaj. O, jest, a to jest, Jezu, myślę, że to zombie. On się ukrył. Sorry, przepraszam, nie widziałem, no masz twarz zombie. On się ukrył. Aha, no ile was? No, zginę, ktoś do mnie strzela. Uważaj. Nubek jak zwykle pewnie, no nie? Gdzie Nubek, ty? No Nubek, dobra, muszę sobie potki wziąć. No chcesz co? Nubo? Trzymaj, weź sobie. Ty, bo my zginiemy, dobra. Panie tajemnicze postacie, schowajmy się gdzieś, nie wiem, cokolwiek. Zginiemy tutaj. Za dużo ich jest. Dobra, gdzie mamy iść? Co mamy robić? Nie wiem, chodźmy za nim. Jezus, taka pogoda, co się dzisiaj dzieje? Co to jest za pogoda? Nie mam naboju. Wariować idzie, co? No jest... Ej, samochody! Co? Samochodziki! Oni nie zniszczą zaraz te samochody. Panie tajemniczo postacie, skąd te samochody tu są? To są twoje? Dobra, będziemy cię bronić, brońmy go, on pisze. Dobra. Nie! Kurde! To wybuchnie! Ja tego kurde, tam jest wiedźma. Dobra, tak, uciekamy, za mną! No, ale jak za tobą? Co ty, do rąk? Co? Dobra, mam mam jak zabawkę to trzymam. Dobra, idziemy szybko. Ale gdzie mamy iść? Tego nie wiem też. Jezus, ile ich się respi, nie przeżyjemy. Spokojnie, Nubek działa. Co ty robisz? Co? Auto. O co chodzi? Co? A, może żeby przejść. Przez płot przejść? Jezu, mylą mi się. Jezu! Gdzie on biegnie? Nubek, za nami! Chroń nas, bo mamy kurde zabawkowe samochody w rękach. Nie wytrzymam, zabiją mnie. Na drabinę? Co? Dawaj, Nubo, na drabinkę do nas. Jestem. Ale nas bronisz, Nubek, dzielny bohater. Bardzo ładnie. Ktoś musi, nie? Pięknie. Dobra, mogę tu... Oła. Dobra. Syk, dobra, zabici. O Boże! Co? Spadłeś? Zaraz umrę. Dobra, zabiję. Nie! Zabiłem. Jest jabłko. Dobra, ja sobie zjem to, okej. Znaczy rzucę sobie potkę. Jesteśmy na autostradzie jakiejś. Tu jest bezpieczniej. Na autostradzie jest bezpieczniej? No w sumie tu na dole są, ale pod nami ich jest. Macie do mnie jakieś pytania? No chcielibyśmy się dowiedzieć, kim ty jesteś w końcu. My nie wiemy, kim ty jesteś, bierzesz... Ła! Co mnie bije? Tobie też cię, Nubek, niewidzialny coś bije. Nie. Trzeba to znaleźć. Ła! Znowu, za nami. Dobra. Dobra, coś... Ej, szalata! No, słyszysz to? Szalata, no serio. Mogę wam powiedzieć, ale najpierw musicie mi pomóc dotrzeć do do twojego domu. To gdzie ten dom? To dawaj! Ej, on chyba zdradzi tą tajemnicę, stary, kim on jest. Jezus, ty... Gdzie jest Tesza? Chodźcie, pokaż się! Lamusy się nie pokazują, są niewidzialne. Trochę daleko, o kurde. No nic, no to będziemy jechać, to tylko... To nic, no jedziemy, nie? No bo mogę prowadzić? Czy ty czujesz się na siłach? Czujesz się na siłach? No możesz prowadzić jak chcesz, nie? Dawaj. Daj mi wejść, no. Jaki klocek, dobra. Jedymy! Ej, szybszy jesteśmy my, czy on? Nie, tak samo. Tak samo? Chyba tak samo, bo ten sam silnik. Ej, stary, ja nie wiem, czy my dobrze, że jedziemy z nim, nie? To jest prawda, nie wiem też. Jedziemy w nicość, mówisz, że to jest daleko.
Ej, to jest samolot, my tu nie przejedziemy przecież. Co za przystanek, co mamy zrobić teraz? Czy tu jest... Stop! No tak, no... Ej, co? Stary, lokalizuje strzały, nie? Dobra, tu gdzieś jest. Pa, zabity. Co? Zabity, więc ja staram rentgen w oczach. Trzeba to zniszczyć. Ten samolot? Tu przejedziemy. Trzeba... To tu trzeba zrobić dziurę jakoś. Ile skrzyń? Co jest? Coś mi bije, nie? Ty rób dziurę, ja przejeżdżam. O stary, bije mnie pająk. No dawaj. Dobra. Ej, no zginę. Dobra. Co w tych skrzynkach jest? Dawaj, Boże, ja to są ciuchy, tu walizki jakby od ludzi są. Dobra. Dobra, rozkopane. Można jechać jeszcze, chyba. Czekaj, dobra, już to zrobię, tylko... Dobra, dawaj. Dobra, uwaga, nubek wyjeżdża. Mamy troszkę grubszy samochód niż on. Czekaj, poczekaj na niego, bo nie wiemy gdzie, poczekaj na niego. Nie, nubek, wysiadaj nubek. Daje mi. Ej, szkielet. Pa, zabiję go, patrz. Kurde, jednak nie, dobra, prowadź nubek. O! No co się tak kapisz? Wstań i to zniszcz! Co ty robisz? Nie wytrzyma mnie. Co ty robisz? No kurczaki, ona ucieknie! Dawaj! Szybko, creeper! Dobra, stary. Jedymy. Jezu, gdzie my jesteśmy? Na krańcu miasta! I gdzie my jedziemy? Gdzie nas prowadzi, stary? Poczekaj, niech on pojedzie pierwszy. Nubek! Przecież widzisz, że są liście! A ja bym to wziął po prostu w ręce, on ma 1000 AQ. Dawaj. No nie mieczem. A bo można mieczem jednym. Słyszę jakieś mopki. Jak on jedzie, jak on zasuwa tym małym wypierdkiem. A jak ci się podoba ten samochód? Takie Porsche trochę, nie? Tak. Pasę. Wędkarz. No gdzie my jedziemy, na drugi koniec świata? Jakie to jest długie? To jest panie, straszne. Panie, gdzie my jedziemy? Nie mam paliwa, nawet nie wiem. 46 na godzinę jedziemy. Jedziemy. Weź daj trochę gazu. No nie da się więcej, jest max. Gaz do dechy trzymam. Uciekamy przed zombiekami jak się da. Weź go zabij. A nie, bo strzelisz we mnie, nie strzelaj. O kurde. Gdzie my wjeżdżamy? O kurczak, co to jest? Co się dzieje? To tutaj? Co to za jak tu wieje? Ty widzisz, jak tu wieje? Ej, to jest przerażająco, szczerze. Nie wiem, czy tu wjeżdżać, stary. Jak w korrozie się czuję. No, poczekaj na mnie. Nie! Dobra, jedziemy. Co to za miejsce? Tu jest... Jaka tu jest... O nie, ciągnie mnie. Dobra. Elegancko wjeżdżamy. Co to za młyn? Ej, tu, co to za bronie tu są? Patrz, co on tu ma! Ej, to dlatego tyle rzeczy nam dał. Co on tu ma? Przepraszam, nie będziemy brali. O, wow. Weź, uważaj, bo nie. Co się dzieje? Zachowuj się, panią. Jesteśmy na miejscu, tutaj jest mój dom. A tu mieszkasz, czyli to jest twój dom. Ale tu, jak ty się tu wychowałeś? No co to są za rzeczy? Patrz to! Co to jest? Patrz to! Stary, gdzie ty jesteś? Tego konia kręcącego się, ale już nie. No dalej się kręci. Co jest? Ej, nie, to jest... Nie, śmiesz. Ej, ja to chcę zwiedzić, nie, to jakie to są przedmioty. Ty, co to zakłady? Zapraszam do mnie, no idziemy. Miło w ogóle, że nas wpuszczasz, bo no, jak tutaj żyjesz tak długo, to jest pewnie o, dla ciebie kurde, jaka farma. Mega bezpieczne panią. Miejsce. Patrz, co jaka farma, jak widać. O Jezu, to dlatego tu się czujesz bezpieczny, jak ty jesteś odgrodzony od wszystkich. Ale ci się jakieś zębiachy ten. Wow, ale no, zarobisz ta gdzieś... chata. Tu jest gdzieś, kurde, szkielet. Zarobisz ta chata. Ale ty masz rzeczy, ty, to są wszystkie bronie na ten? Proszę pana, gdzie pan jest? Tu. To są wszystkie rzeczy na zombiaki, te tarcze i tak dalej? To wszystko pan produkuje, czy jak? Ej, tu jest jeszcze na górę, panią. Stary, ja nie wiem, stary, to wygląda jakaś rzeźnia. Tak. Pięknie. A co jest u góry, stary? Zaraz tam pójdę. Robię wszystko, aby przetrwać. Ja szanuję bardzo, nie? Tutaj jest... Ej, panią! Wygląda, jakby tutaj panią, chodź do mnie szybko na górę. No, jestem. Patrz tam!
Patrz za tym krzakiem, widzisz ten napis? Ktoś się zbliża. Gdzie? No tutaj na dole, tu. Patrz, tam. Widzisz tam w drzewie? Camper! Widzę! Ej! Kto to jest? Kurde, ej! On nas oszukał i to nie jest jego dom. Ej, stary. Gdzie on jest? Ej, nie ma go. Ty, gdzie on jest? Halo, gdzie jesteś? Tu. To tu jesteś. Kto, powiedz mi, kto to jest? Na zewnątrz, chodź. To jest jego kolega. Patrz. Ty go znasz, czy ktoś cię napada? Skąd tu są normalni ludzie? Tu, widzisz? U góry, znaczy tu na dole jest. Tu jest zombie. Zabijaj zombie. Patrz, on tu idzie do nas. On ma drewniany miecz, co on chce od nas? Camper, pogadajmy. My mamy bronię, mamy cię tego, na strzała, nie? Także... Napisał, że to są jego strażnicy. To są strażnicy, czemu mnie chcą zaatakować? No właśnie, a mnie? Elo. Nie atakuje cię. Camper. Dobra, Nubo. On się chyba przyboi. Nie, on, czyli faktycznie to jest strażnik. Tak. Tylko, że oni są agresywni, aha. Ale nie. Nie, ale tam nie bije. No, nie atakuje cię, o dziwo. Może dlatego, dobra. Że nie jestem żebiakiem. Pozwiedzajmy i chciałbym... Ej, co to jest? What? Co to jest? To mnie zaciekawiło i to bardzo. Patrz, nie, to. Właśnie. Widzisz to? Kurde, jaki wąż. Co to jest? Ej, psie piękne. Do czego to jest? Może to jest... Może woda z tego leci, taki wąż strzelecki. To pomaga nam uprawiać pole, aha. Ale to ta woda, no. Jezu, ale to jest... Tutaj zombiaki nie dostaną się w ogóle tutaj, to jest OP, jaka bryka. Nie no, ja naprawdę, tak jak tu się urządziłeś... Ty masz czołg własny! Ukryty czołg ma! Ja też taki chcę. A mogę wejść do środka na przykład na chwilę? Ej, patrz, nawet mu zabrał wędki. Grappling hook. No? Czekaj, mogę cię tak... No, tak powoli, nie, ja to odkładam. On coś napisał. Na czarną godzinę, aha, czyli to tak... Okej. Ty naprawdę się tak urządziłeś, nie wiem, no... Czyli już rozumiem słowo, przyzwyczaiłem się. Tu masz kowala normalnie. Chodź na te pole, panie, może ty! Na te pole będzie. No bo musisz to zobaczyć. To. Pierwszy raz widzę kiedyś w Minecrafcie. Zabrałem z tego deskę jedną, weź kliknij shift i to. Na te drewienko. Ale łapkę musisz mieć, łapkę. Ale fajnie. Co to jest? Ej, przepiękne to jest. Nie wierzę takie rzeczy. Paniona, chodź zobaczyć tego. Nie włączyłem samochodu. O, już. A, no, paliwko. Chodź zobaczyć na pole. Na pole? A już jest dzień, to możemy pochodzić, panie kolego. To chodź nie, na jak pole, się pan... zobaczymy, o, a to może już nam zdradzi imię chociaż. Zdradź nam imię, żebyśmy wiedzieli, jak do ciebie mówić. Nie wiem, Tomek, Eusebiusz, cokolwiek. Nie, chodźcie do... A, do środka mamy iść. Małycius. Jak? Małycius. Maurycius. Bądź Maurycius, w tym wiatraku, aha. I tam nas zdradzisz, okej? Okay. Co za ogromny wiatrak w ogóle, ile ty to budowałeś? Ty jesteś faktycznie tu mega długo, nie? A to twoje czy twoje pokolenie tutaj mieszka? Pokładałem się, że on. Dobra, zdradź nam imię najpierw, proszę. Ty już nas znasz na wylot. Już wiesz co jesteś, czego szukamy i tak dalej. Teraz chcielibyśmy się dowiedzieć, kim ty jesteś po prostu. Nie mogę wam powiedzieć, jak się nazywam. Czyli jesteśmy dalej w tym samym, mówiłeś, że nam powiesz, ale okej. Tam. Ale mogę wam się pokazać. Okej. No dobra, no to jak możesz, to pokaż, no. Tylko czemu się tak ukrywasz za takim tym? Jak wyglądasz? No poniszczę może. O nie! Nie! Przepraszam! Przepraszam, czekaj, przepraszam. O, już widzę cię. A co ty masz? Ja, naprawimy to. Przepraszam, nie wiedziałem, bo to się niszczy tak. Wybacz mi. Ej, panie, mam jakieś tajne przejście. Stary, czekaj, najpierw to może naprawmy mu dom, a nie o tajnych przejściach gadajmy. A tam bolej sam. Stary, dom mu zniszczyłem. Możesz mi, no bo czy tak mnie zostawisz? Naprawimy to, dobrze? To tylko drewno trzeba tutaj położyć po prostu. Ale co tam faktycznie jest, Nubek? Nie, tutaj się wysypuje przecież tylko ten, zboże. Aha, to ten. Dobrze, czyli chcielibyśmy, żebyś się nam pokazał. Zaraz się naprawimy, to naprawdę. Wybacz nam, ale zapomniałem, że jak cokolwiek się dotknie tutaj, to się niszczy wszystko. Ten świat jest mega dziwny. Nie wiem, jak ty to zbudowałeś tutaj z tym czymś, kurde, co się niszczy. Naprawdę, z tym modem dziwnym.
No dobra, możesz nam się pokazać? Prosimy. Tak, jesteśmy gotowi, tak, no już widzimy twoje nogi. No, dawaj twarz. Ty jesteś człowiekiem! Cześć! Ty jesteś człowiekiem normalnie. Czekaj. To jest normalnie... Ty jesteś jak ninja jakiś. Tylko czemu na różowo jesteś ubrany? Czemu jak... Na minus. Jestem jednym z was. Czy jesteś jednym z was, ale czemu na różowo jesteś ubrany? Ty masz oczy czerwone takie. No, takie agresywne, nie? No, zły jesteś czy coś? Przepłakałeś i tarłeś oczy za bardzo. Jesteś chory, Nubek. Niestety to wszystko przez hakerkę. Ty znasz hakerkę faktycznie jednak. To jej wina. Czyli ty masz kontakt z hakerką też. Nie lubisz jej, to może z nami iść jak coś. No właśnie, możemy w trójkę po prostu odejść. Trzy maski gazowe i hej. Ja jestem jej sługą. Ale spokojnie. No nie musisz być. No czemu chcesz być do końca życia jej sługą, naprawdę? Chcę ją pokonać, no ale... Co ty widzisz, zombiaka? A, bo tu jest dużo zombie. Rzuciła na mnie jakiś czar. Rzuciła na mnie jakiś czar. I co, i nie możesz się w ogóle stąd wydostać? Oła, jesteś tu uziemiony, tak? O kurde, teraz... Dobra, wejdę stędy. Kurde, nam jest przykro, nie? No my naprawdę, może weźmy maskę gazową i uciekamy. Ja nie mogę. Mi się wydaje mega miłe, nie? Ten człowiek, patrz jak ładnie buduje, nie? No mógłbyś na mnie zamieszkać się, nie? No, i to bardzo. Czy tak ładnie buduje? Nie, no co ty gadasz? Dawaj! Na mnie już za późno. No bo my musimy... Nam się śpieszy, idziesz z nami albo nie idziesz. My serio, musimy stąd uciekać. Na minus. Nie będziemy ci namawiać, my chcemy tobie też pomóc. Ja zostaję, napisałem. Dałeś nam leczenie. Jak napisał, ja zostaję? Kurde. Ale wiesz co, panią? No ja mu się nie dziwię trochę, bo jest zombie apokalipsa, ale ta chata mu się udała. Ale mógłbym mieć taką... No tak, ale wiesz, mieszkać z zombiakami, a mieszkać normalnie i zbudować takie coś to lepiej chyba, nie? No ale ma talent, nie? No ma i to bardzo. Nie wiem, dobra Nubo, to zrobimy tak, panie kolego, nie wiem jak się nazywasz, bo nie zdradziłeś. Pomożemy ci odbudować tą podłogę oczywiście teraz, zostaniemy tu z tobą. Ja się z widzami będzie też żegnał, ale musimy, jak naprawimy ci tą podłogę, musimy się zmywać od razu. Musimy się zmywać, serio. Musimy iść po prostu przed siebie. Dobrze, pomogę wam. Dzięki bardzo. No także, dzięki bardzo wszystko za pomoc, za przedmioty. Odbudujemy ci podłogę i mam nadzieję, że się kiedyś zobaczymy.